Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w piątym, a zarazem ostatnim odcinku naszej areny Paladynem. Mamy 9-2, no i teraz wszystko na jedną kartę. Albo 3, albo 2, albo jedno zwycięstwo i przegrana, albo sama przegrana. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie to krótki odcinek, nie będzie to jakiś tam szybki wpierdol i do domu. Tylko uda nam się przebić granicę 10 zwycięstw na arenie. Mamy już godnego oponenta. No, jeszcze szuka. No, w ostatnim odcinku dwa razy graliśmy z tym samym Warlockiem. Za drugim razem, no, udało mu się użyć Reno. Udało mu się użyć Reno i się uleczył za 24. punkty zdrowia, co niestety nie było nam na rękę. Tutaj piąteczkę i czwóreczkę sobie odrzucimy, szukamy czegoś tańszego. A dwie czwóreczki, powiedzmy, ale wolałbym teraz ekranowego minibota albo wkurzotrona. Bo jeśli on mnie zasypie kreaturami, to będzie ciężko. No, zostaje mi tylko rekrut. W kolejnej turze prawdopodobnie szkarłatny czyściciel, żeby jakoś dobrze wykorzystać manę. Szkarłatny czyściciel, ponieważ żeby go zabić, on musi poświęcić zarówno kreaturę, jak i broń. Chyba że dopakuje broń. Tak, kurde, no. Ale to go troszeczkę spowalnia i dzięki temu nie wyrzuca kreatur na stół. A ja teraz mogę wziąć własną broń i pozbyć się w końcu tej piratki. No dobra. Na razie mamy wyrównanie. Wkurzotron. Okej. I bagienny raptor. No myślę, że tutaj możemy zagrać sobie w ten sposób. On prawdopodobnie poświęci tego bagiennego raptora, chociaż ma broń. Anubisat. No, Anubisat nie jest niczym pożądanym. No, wystawimy sobie tutaj dwie kreatury i liczymy na konsekrację. No, najgorsze jest to, że tutaj Anubisatem zabije mi tą strażniczkę, natomiast tym raptorem zabije mi tą kreaturę 3x3. No i to jest problem tak naprawdę. A to jest jeszcze większy problem. Kurde, no. Jak się tego wszystkiego pozbyć? Za sprawiedliwość. O. Spróbujmy tak. Bez obaw, słonka, kawaleria przybyła. Dograjmy to. No i dajmy tutaj buffa. Kto dostanie? Dobra.
jest jedna wielka kreatura, którą... O Boże, nie. Ciężko. Ciężko to wygląda. I tutaj raczej... A raczej przegrana. No, spróbujemy jeszcze tak, ale to jest już raczej droga bez odwrotu. W twarz. Okej. No, tak, najpierw powinien rzucić Hero Power, a potem... O Jezu, jeszcze uczniczka. Siebie troszeczkę wyciszymy. Jednego punktu many nam brakuje tak naprawdę. Okej. Nie w mym domu. I nikt nie pozna. No i tak nas zabija. Kurde. Czyli 9-3. Najgorsza wersja, no. Niestety najgorsza wersja, no ale nie, no, nie ma co tutaj płakać, no 9-3 to jest jednak 9 dwunastych na 4, nie na 3, no 75% zwycięstw, także nie ma się co tutaj wstydzić, a wynik jest całkiem dobry, no. 10 zwycięstw niestety nie udało nam się przebić, ale cóż. Ale cóż, zobaczmy. No, 4 paczuszki. Mamy pakiet. 105 zł. Bokser cieni. No, dostaliśmy 265 zł. Także plus pakiet, także... Arena zdecydowanie się tutaj zwróciła. Zobaczmy jeszcze, co jest w tym pakiecie. Może jakaś legenda na otarcie łez. Dwie rzadkie. No, dwie rzadkie. Wow! Złota rzadka karta. Gniazdo pająków. Chyba nie miałem. To chyba druga sztuka. Okej, okay. Szemrany handlarz. Okrzyk bojowy otrzymuje plus jeden, jeśli kontrolujesz pirata. No, dwie złote karty. Jak najbardziej na plus. Szybkiego uzdrowienia w ogóle chyba żadnego nie miałem na tym, na kapłanie. Także moi drodzy, z tej areny jestem bardzo zadowolony. 9-3, bardzo ładny wynik. A jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam Was i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się, cześć!